Nie mogę schudnąć, bo mam insulinooporność. Nie, nie możesz schudnąć, bo jesz więcej, niż twój organizm potrzebuje. Jakbyś mogła podać właśnie jakieś przykłady dobrze i źle zbilansowanych posiłków. My możemy zjeść posiłek o niskim indeksie glikemicznym, na przykład borówki latem, tylko jeśli my zjemy ich dużo, to ich ładunek glikemiczny będzie i tak wysoki. Aktywność fizyczna, treningi, mój ulubiony temat. Kiedyś, wiesz, panowało takie przeświadczenie, że kobiety z insulinoopornością nie mogą ćwiczyć siłowo, no nie za bardzo się przemęczać i tak. No i jest takie, kurczę, to co ja mam robić? Pomelo Health Podcast to cykl spotkań z ekspertami z różnych dziedzin. Rozmawiamy na tematy zdrowego stylu życia, inspirujemy i edukujemy w tematach związanych z dietą, z treningiem, ze zdrowiem fizycznym i psychicznym. Misją tego podcastu jest promowanie holistycznego podejścia do strategii well-being. Chcemy przekazać Ci jak najwięcej porad, które możesz wdrożyć w swoje życie od zaraz albo skłonić Cię do przemyśleń. Zasubskrybuj nasz kanał już dziś i nie przegap kolejnego odcinka podcastu. Sponsorem podcastu jest Catering Pomelo, czyli mistrz w dziedzinie pysznego i zdrowego jedzenia. Już nigdy więcej nie trać czasu na gotowanie i zapomnij o nudnych kanapkach na lunch. Wybieraj spośród 20 niesamowitych posiłków każdego dnia. Dobry, cześć wszystkim. Z tej strony Emilia Łosiewicz z Pomelo Health Podcast. Jest dzisiaj ze mną Marta Tomasik. Cześć Marta. Cześć Emilia. Dziękuję za zaproszenie. Słuchajcie, kilka słów o Marcie. Marta jest dyplomowaną dietetyczką kliniczną, absolwentką Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, certyfikowaną specjalistką przyjazną insulinoopornym z ramienia Fundacji Insulinooporności SOID. Marta to praktykujący dietetyk, gabinet jest jej drugim domem, jak sama mówi. Współpracuje przede wszystkim z kobietami zmagającymi się z insulinoopornością, zespołem policystycznych jajników czy niedoczynnością tarczycy i Hashimoto. I właśnie biorąc pod uwagę Twój konik i zainteresowania zawodowe, Marta, dzisiaj porozmawiamy o insulinooporności, objawach, pierwszych symptomach i przede wszystkim jak leczyć i diagnozować insulinooporność. Myślę, że z tą nazwą insulinooporność ostatnio bardzo dużo osób się gdzieś tam spotkało. Spotykamy się z nią coraz częściej na co dzień i chyba taką najczęstszą reakcją w naszych głowach jest to, że to mnie nie dotyczy. Także odcinamy się, nie szukamy informacji na ten temat, jeżeli nie dotyczy to mnie albo bliskiej mnie osoby. Ja chciałabym dzisiaj zachęcić wszystkich, którzy nawet nie mają insulinooporności albo pierwszy raz słyszą ten termin, żeby zostały z nami i wysłuchały podcastu do końca. Bo słuchajcie, często towarzyszy nam w ciągu dnia na przykład brak energii, czy na przykład pomimo, że się wyspaliśmy, mamy spadki takie energetyczne albo zasypiamy, kolokwialnie rzecz ujmując, na stojąco czy na siedząco. To są tylko takie przykłady tych objawów insulinooporności, które możesz u siebie obserwować i nawet nie wiedzieć, że one ciebie dotyczą i że to jest jakby coś grubszego, kryjącego się za tymi objawami. I dzisiaj z Martą właśnie porozmawiamy na ten temat. Ja lubię zaczynać od takich kompletnych podstaw i dzisiaj też tak zaczniemy. Czyli powiedz mi, Marta, czym jest insulinooporność w takim ujęciu klinicznym? Jeśli chodzi o taką definicję insulinooporności, ponieważ właśnie od tego wydaje mi się najlepiej zacząć, to insulinooporność jest takim patologicznym stanem w naszym organizmie, kiedy nasze komórki są oporne na działanie insuliny. Tylko teraz tak, nie wszyscy mogą do końca zrozumieć, o co chodzi, że komórki oporne, insulina, w ogóle, że tak powiem, z czym to się je. W związku z tym ja bym zaczęła też właśnie od takiej podstawy. W ogóle czym jest insulina, tak? Ponieważ mamy jednak w tej nazwie insulino, w związku z tym zaczniemy sobie od tego, że insulina jest hormonem, który jest wydzielany przez trzustkę i tak naprawdę spektrum działania na nasz organizm insuliny jest przeogromne. Naprawdę biorąc pod uwagę to, o czym my nawet nie pomyślimy, że insulina może faktycznie mieć na to wpływ. Tylko, że nie będę tutaj też przedłużać i samego wstępu już przedłużać, ponieważ dzisiaj rozmawiamy o insulinooporności, więc przede wszystkim właśnie skupimy się na tej głównej funkcji insuliny, czyli właśnie
na tym, że ona reguluje poziom glukozy po posiłku w naszym organizmie. I tutaj ważne jest właśnie to, żeby pamiętać o tym, tak jak zresztą sama powiedziałaś, czasem my sobie nie zdajemy sprawy, że to może nas dotyczyć, albo cieszymy się, że to nas nie dotyczy. Ja zawsze mówię, czy aby na pewno ciebie to nie dotyczy, tak? Żebyśmy przemyśleli te swoje codzienne, zastosowali takie codzienne obserwacje, jak my się czujemy i dopiero wtedy wysnuli taki naprawdę konkretny wniosek z tego wszystkiego. Ponieważ właśnie to, jeśli ten wyrzut insuliny po posiłku, on jest wysoki, tylko tutaj też od razu chciałam nabąknąć, ponieważ bardzo często ludzie myślą, że wyrzut insuliny to jest coś złego. Nie, nie, nie. Nawet jeśli my jesteśmy zdrowi, ten wyrzut insuliny jest, tylko że on jest w takim spokojnym stopniu. On nie jest gwałtowny. I w momencie, kiedy my na przykład zjemy posiłek, który jest kiepsko zbilansowany, ja nie będę tutaj podawała przykładów też, żeby od razu nie rzucać się na takie, można powiedzieć, produkty można, nie można, bo to jest już dłuższy temat i do tego pewnie przejdziemy, to właśnie ważne jest to, że jeśli my po kiepsko zbilansowanym posiłku, ten właśnie wyrzut insuliny jest bardzo gwałtowny, on jest spowodowany tym, że nasze komórki właśnie są oporne na to działanie insuliny. Czyli ta insulina po posiłku chciałaby pomóc glukozie przedostać się do komórek, które jej potrzebują i można powiedzieć, spotyka się z takimi zamkniętymi drzwiami, jakby coś za nimi stało, nie jest w stanie ich otworzyć i pomóc tej glukozie, przez co jej poziom właśnie wzrasta. I też ważne jest to, żeby kojarzyć przede wszystkim z insuliną, insulinooporność, bo często jest tak, że my patrzymy na przykład na wyniki naszych badań, a glukoza jest okej, spoko, to w ogóle nie ma problemu. Nie do końca, bo czasem jest tak, że my mamy faktycznie stężenie glukozy nadczo w normie, ale z insuliną jest problem. Więc tak jak mówię, tutaj ten temat obserwacji, który na samym początku poruszyłaś, jest naprawdę ogromnie, ogromnie istotny. I też miejmy na uwadze to, że tak jak powiedziałam, insulinooporność jest takim stanem patologicznym troszkę w naszym organizmie i jest zaburzeniem metabolicznym. To nie jest choroba. To jest taka czerwona lampka dla nas przed tym, co faktycznie może się później wydarzyć, ponieważ jeśli my na odpowiednim etapie nie zadbamy o tą naszą insulinowrażliwość, bo to właśnie o to chodzi, że my nie chcemy być insulinooporni, my chcemy mieć większą insulinowrażliwość, więc w momencie jak my o nią odpowiednio zadbamy, to nie doprowadzimy chociażby do chorób takich jak na przykład cukrzyca typu drugiego, ponieważ to już jest taka bardzo konkretna konsekwencja właśnie niezadbania o tą insulinowrażliwość i zostawienia trochę właśnie tego tematu insulinooporności takiego samego sobie. Dobra, poruszyłaś bardzo wiele wątków i na pewno dzisiaj w nie zabrniemy. Ja jednak jeszcze będę się trzymała tych podstaw i tego laickiego podejścia, bo wiele osób na przykład też myli samą nazwę i właśnie insulinoodporność, kiedyś też usłyszałam taką nazwę, ale to jest bardzo fajne, co powiedziałaś właśnie o tej oporności, że tak naprawdę to jest pewna dysfunkcja reagowania na insulinę, która w jakiś sposób powinna po prostu funkcjonować po spożywaniu posiłku. Bardzo fajny sposób to wyjaśniłaś i co też ważne, czy ja dobrze zrozumiałam, że nie nazywamy tego chorobą? Tak, nie nazywamy tego chorobą. To jest zaburzenie metaboliczne i to jest właśnie bardzo ważne, żeby o tym pamiętać i ja pewnie jeszcze dzisiaj nieraz w innych tematach tutaj o tym wspomnę, ponieważ ja też zawsze mówię to moim podopiecznym, żebyśmy my nie fokusowały się na to, że my jesteśmy chore, z tym nic nie można zrobić. Nie, nie, nie. My dostałyśmy trochę takiego pstryczka w nos w tym momencie, że halo, z twoim zdrowiem nie jest wszystko okej, zwróć na to uwagę. I to jest też właśnie bardzo ważne, że my jesteśmy w stanie nie tylko zapobiegać insulinooporności, ale też przede wszystkim zapobiegać rozwojowi tego stanu w naszym organizmie. Czyli tak jak mówię, to jest pstryczek w nos, czerwona lampka i takie halo, nie doprowadź tego dalej, bo po prostu będziesz za chwilę, może to jest też takie ogólne pojęcie, ale za około 10 lat możesz zmagać się na przykład z cukrzycą typu drugiego i nie tylko, ponieważ tych chorób, które właśnie są powiązane z tym, jak my nie zadbamy o tą naszą insulinowrażliwość, jest naprawdę bardzo sporo. Dobra, to kolejne pytanie już teraz merytoryczne bardzo, bo ja podałam kilka takich przykładów na początku tego zmęczenia czy zasypiania, ale jakbyś mogła właśnie to skategoryzować i co powinno sprawiać, że ta czerwona lampka się włącza w naszej głowie i powinniśmy się przebadać. Jakie są takie pierwsze symptomy,
które możemy zaobserwować u siebie albo u innych insulinooporności? To znaczy przede wszystkim nagły wzrost masy ciała. To jest chyba taki pierwszy objaw, na który my jesteśmy w stanie od razu zwrócić uwagę. I w tym kontekście my tutaj też bardzo często od kobiet słyszy się, bo ja przytyłam z powietrza. Przykładowo, nie wiem, w pół roku po prostu przytyłam 10 kilo. Niektóre panie twierdzą, że nawet przytyły 15 kg w ciągu pół roku. To są naprawdę takie skoki, jeśli chodzi o naszą masę ciała, że to już jest taka konkretnie czerwona lampka. I to chyba jest taki naprawdę pierwszy objaw, który też najbardziej niepokoi wiele osób, bo troszkę mniej zwracamy uwagę na przykład na nasze zmęczenie, na to, że nagle nam się trochę po prostu mniej chce ruszyć, że jednak po pracy to jednak tak na sofie, film i tak dalej i nie myślimy na przykład już o tym, żeby iść na spacer, ale umówmy się, no najczęściej zwalamy to na jakieś przemęczenie w pracy, albo jakiś tam projekt, albo szef goni, nie wiem, bo dzieci, bo coś trzeba było więcej zrobić i tak dalej, więc z tego sobie nie zdajemy sprawy, a to, że my nagle jesteśmy bardziej zmęczeni niż zwykle, bardziej niż zwykle na przykład nam się nie chce, to już też jest właśnie ten jeden z pierwszych objawów i też takim bardzo, bardzo charakterystycznym objawem jest senność po posiłkach. Czyli w momencie, jeśli my zjemy na przykład obiad i pierwsze, o czym myślimy, to jest drzemka. To już jest takie, oj, coś jest nie tak, coś tam nie funkcjonuje tak, jak powinno. Więc przede wszystkim ta masa ciała, ale ona, ta nadwyżka nie bierze się z powietrza, o tym też pewnie dzisiaj będę mówiła. I właśnie to takie naprawdę chroniczne przemęczenie, przewlekłe, które... No, skądś się nagle wzięło. Więc na to zmęczenie, senność po posiłkach i właśnie wzrost naszej masy ciała przede wszystkim powinniśmy zwracać uwagę. Dobra, to idąc dalej w las, mamy osobę, pacjenta, nazywasz ich pacjentami? Podopieczni. Podopieczni, dobra, czyli mamy podopiecznego twojego czy podopieczną, która jest świadoma, zaobserwowała już coś u siebie. Ja lubię rozmawiać i pracować właśnie na takich case'ach. Co ona ma dalej zrobić? Czy ma... Jak ma się zdiagnozować? No już trochę zaspoilerowałam, bo powiedziałam, że to jest twoja podopieczna, ale właśnie do kogo się zwrócić i jak wygląda proces samej diagnozy insulinooporności? To znaczy tutaj bardzo często zdarza się tak, że dietetyk jest tak naprawdę nie pierwszą osobą, do której te osoby, które coś tam gdzieś podejrzewają, przychodzą. Jednak coraz więcej osób idzie do lekarza. I tutaj też temat jest bardzo rozległy, ponieważ tak jak mówię, no czasami po prostu podchodzone jest do tematu tak, że faktycznie masa ciała jest za duża, jak pani unormuje masę ciała, schudnie, będzie okej, tak? I niektórzy nie chcą po prostu, twierdzą, że nie ma potrzeby jakiegokolwiek kierowania na badania, ale to już jest odrębny temat. Są osoby, które bardzo naciskają tych specjalistów, ponieważ ja też się często z tym spotkałam. I przede wszystkim takim pierwszym badaniem, które powinniśmy sobie zrobić, to jest właśnie glukoza na czczo i do tego warto dorzucić sobie jeszcze insulinę na czczo. Czyli to są, tylko że tak jak mówię, to jest podstawa, która jest bezpośrednio właśnie w kierunku diagnostyki insulinooporności. A ja też zawsze staram się, mówiąc o badaniach, przypomnieć o takim całorocznym naszym przeglądzie i właśnie przede wszystkim dorzucić do tego lipidogram, czyli cholesterol całkowity, HDL, LDL, trójgliceryby i też ALT i AST, które mówi, w jakim stanie jest nasza wątroba. To jest również bardzo istotne. W przypadku pań jeszcze chociażby TSH można sobie dorzucić do tych badań i przy okazji zrobić sobie, tak jak powiedziałam, cały przegląd, ponieważ te zaburzenia właśnie pracy gospodarki glukozowo-insulinowej, one mają ogromny wpływ, tak jak wcześniej już właśnie powiedziałam, nie tylko na tą glukozę, czyli jeszcze tutaj do tych objawów przy okazji można wrócić. Jeśli na przykład panie, bo tak troszkę nie da się ukryć, że jednak to najczęściej panie zgłaszają się z tym problemem, zauważyły na przykład rozregulowany cykl miesiączkowy, czy że na przykład pojawiło się nadmierne owłosienie, to też jest kolejny objaw, który powinien dać nam taką czerwoną lampkę. Więc tak jak mówię, jak już myślimy o tym, żeby sprawdzić stężenie glukozy i insuliny na czczo, dorzućmy do tego od razu wszystko, żeby wiedzieć faktycznie, co tam w tym organizmie się dzieje. Czy rekomendujesz, żeby takie badania wykonywała też osoba względnie zdrowa, która dobrze się czuje, nie przybrała na masie ciała profilaktycznie, czy to jest tylko wskazanie dla osób, które widzą, że coś jest nie tak? Profilaktycznie.
jeśli chodzi, tak jak już tej insuliny może nie, ale właśnie glukoza, TSH, ten lipidogram, o którym mówiłam, klasyczne badanie krwi z rozmazem, jak najbardziej, moim zdaniem nawet jakiś czas temu na swoim Instagramie też nagrywałam o tym wideo, naprawdę pamiętajmy o tym. I w przypadku pani jeszcze USG i cytologia i jesteśmy na cały kolejny rok już przejrzane. Jesteśmy na tip-top, ja się pod tym podpisuję. A czy są jakieś przeciwwskazania do wykonania tej krzywej cukrowej czy któryś z tych badań? To znaczy tutaj, bo można powiedzieć, idąc w stronę krzywej, poszłaś już troszkę o krok dalej, bo ja właśnie dlatego mówię tylko o glukozie i insulinie na czczo, ponieważ w przypadku krzywej cukrowej tutaj warto już skonsultować właśnie ten temat z lekarzem i dopiero mieć na myśli to badanie w momencie, jak my zobaczymy, jak wygląda nasza glukoza na czczo, ponieważ nie każdy lekarz zgodzi się i ja tutaj się też pod tym podpisuję, ponieważ jednak wypicie roztworu glukozy na czczo no, nie jest przyjemnym badaniem, to po pierwsze, a po drugie jednak poziom tej glukozy naprawdę mocno może nam polecieć w dół, więc tutaj fakt, on pokaże nam na przykład problemy, jeśli chodzi o hipoglikemię reaktywną, która również jest tutaj zaburzeniem gospodarki glukozowo-insulinowej, ale warto jest mimo wszystko nie iść tak z ulicy od razu właśnie na badanie krzywej, tylko najpierw glukoza, insulina na czczo, a potem jeśli jest konieczność poszerzenia diagnostyki, to już na pewno lekarz, do którego się z wynikami zgłosimy, o to zadba. A jaki lekarz najlepiej, jaka specjalizacja? Tutaj tak naprawdę najlepiej, tak książkowo, byłoby zgłosić się do diabetologa. Aczkolwiek, jeżeli pójdziemy do lekarza rodzinnego czy do endokrynologa, on na pewno też wyłapie, jeśli tam będzie problem. Jasne. To teraz mam takie pytanie do Ciebie. Z czym można pomylić insulinooporność albo czy są jakieś schorzenia, zaburzenia towarzyszące insulinooporności często? Tak, przede wszystkim chociażby trądzik. On też właśnie może być połączony z zaburzeniami gospodarki cukrowej. Tak jak wspominałam, te cykle, które są na przykład nieregularne, czy to nadmierne owłosienie. Ogólnie rzecz biorąc, zaburzenia gospodarki cukrowej, czyli to jest właśnie tak jak powiedziałam na początku, że ta insulina, my się skupiamy tylko na tej glukozie i tak dalej, ale chociażby, jeżeli nasza gospodarka cukrowa nie działa tak jak powinna, to na przykład my się szybciej starzejemy. I to jest bardzo ciekawe, to jest badanie, które niedawno się ukazało, bo dosłownie chyba kilka miesięcy temu z tego co pamiętam, że właśnie osoby, które mają insulinooporność, starzeją się szybciej. Tak, jest to związane właśnie z tym, że po prostu cząsteczki białek nie funkcjonują tak jak dokładnie należy, a jeszcze dokładniej, żeby to wszystko powiedzieć, to właśnie one są po prostu uszkadzane. I przez to my starzejemy się szybciej. A pamiętamy, że kolagen chociażby, no to nic innego jak białka. Także warto o tym pamiętać. I ogólnie rzecz biorąc, jeszcze ważną właśnie jedną z chorób jest depresja. Ponieważ zaburzenia gospodarki cukrowej mocno, mówiąc kolokwialnie, mieszają, jeśli chodzi o dopaminę i serotoninę. Więc tak jak też ja powiedziałam na początku, że mniej nam się chce. I to właśnie może być również powiązane z tym, więc warto na to zwracać uwagę. Tak jak mówię, temat rzeka, spektrum tak naprawdę konsekwencji, które niesie za sobą właśnie ta rozchwiana gospodarka cukrowa, jest przeogromne. Tak, ja sobie zdaję z tego sprawę, zasłuchałam się w to, co mówisz, bo oczywiście zatrzymałam się też na tej informacji, że człowiek z insulinoopornością starzeje się szybciej. Zaczęłam to przetwarzać, bo w naszym podcaście rozmawiałyśmy też akurat z rozmówczyniami i o kolagenie, i właśnie o depresji. Jak to wszystko jest powiązane, jak cały nasz organizm jest powiązany? Dobrze wiedzieć, bo to jest nowa informacja rzeczywiście o tym starzeniu się i insulinooporności. Myślę, że będzie to też motywator dla niektórych pań, no i panów też, już przestańmy ich wyjmować z tego, też chorują na insulinooporność. Ja też myślę, że czasami jest tak, że można powiedzieć, że panowie nie chcą się tak diagnozować jak panie, dlatego my ich w danych statystycznych możemy mieć mniej. To jest moja własna opinia na ten temat. Powiedz mi taką rzecz, jak już się zakładamy, że twój przyszły podopieczny był u lekarza, zrobił badania, jest już na etapie diagnozowania się i wyszła mu insulinooporność. Czy jest jeden rodzaj insulinooporności? Czy to zaburzenie ma jakieś fazy?
Jak to wygląda? To znaczy, tutaj wydaje mi się, że nie warto na dzień dzisiejszy, można powiedzieć, żebym ja opowiadała o każdym, ponieważ mamy trzy rodzaje. Mamy insulinooporność przedreceptorową, receptorową i postreceptorową, ale to, z czym my się zmagamy, to jest przede wszystkim właśnie insulinooporność postreceptorowa. Więc tak naprawdę na tym najlepiej się skupić, ponieważ to jest właśnie to zaburzenie, na którym my troszkę nieświadomie czasem, ale sami sobie zapracujemy. A to możesz więcej na ten temat, o tej insulinooporności postreceptorowej nam opowiedzieć? No to tak, bo to jest właśnie ta insulinooporność, tak jak mówię, z którą my się zmagamy. Czyli to jest właśnie to, że jest insulina, która tak naprawdę działa idealnie, ona nie jest uszkodzona, jest z nią wszystko super i nagle okazuje się, że kurczę, ona nie robi tego, co powinna, czyli ona nie reguluje właśnie tego poziomu glukozy, mało tego, ona jeszcze wzrasta. I wtedy właśnie mówimy o tej insulinooporności postreceptorowej, czyli tak jak mówię, to jest ten rodzaj insulinooporności, z którą tak naprawdę większość osób przychodzi właśnie do dietetyka czy do lekarza. Okej, myślę, że to się bardzo łączy z moim kolejnym pytaniem do Ciebie. Czy insulinooporność można wyleczyć? Czy jest to zaburzenie nieuleczalne i czy trzeba nauczyć się z nim żyć? Jak to wygląda? To jest właśnie to w sumie, o czym już wcześniej mówiłam, że przez to, że to nie jest choroba i ja zawsze mówię, żeby się nie fokusować tak na to, my z insulinooporności jesteśmy w stanie wyjść. Po prostu my musimy zadbać o naszą gospodarkę cukrową, odpowiednio modyfikować swoje posiłki, a nawet nie o tyle modyfikować, co zwrócić uwagę i na posiłki, i na nasz aktualny styl życia. Ponieważ nie da się ukryć, że to wszystko się łączy. Nasza dieta, aktywność fizyczna, regeneracja, sen. Jeśli chodzi w ogóle o sen, który jest najważniejszy, niestety jakiego suplementu diety my byśmy nie przyjmowali, nic nam tego nie zastąpi. I tutaj jest też taka ciekawostka, ponieważ było jedno z badań, które mówiło właśnie o tym, że osoby, które spały poniżej 4 godzin, i to była jedna noc snu poniżej 4 godzin, już miały właśnie zaburzenia insulinowrażliwości. Więc zobaczmy, jakie to jest, można powiedzieć, proste, żeby tej insulinooporności się nabawić i też tym samym, że to jest ten mechanizm właśnie, który tak naprawdę my jesteśmy w stanie z tego wyjść. Bo też jest jeszcze jedno inne badanie, jeśli chodzi o mężczyzn akurat, czyli proszę bardzo, ten temat, tak jak mówiłaś, żeby tutaj panów jednak nie wyrzucać z tego. Właśnie to było badanie, które było przeprowadzone na grupie mężczyzn, którzy przez kilka dni jedli 6000 kalorii, nie ćwiczyli dodatkowo, to nie byli jacyś wyczynowi sportowcy i po 2-3 dniach okazało się, że zmagają się z insulinoopornością. Także czy wyszli z tego? Oczywiście, że wyszli. Ja zawsze troszkę się tak śmieję jeszcze, tłumacząc ten temat insulinooporności, żebyśmy my czasem sobie przypomnieli polskie święta, które trwają 1-2 dni. Jest, że tak powiem, syto, nie da się tego ukryć, jest tłusto i zawsze wtedy daję za przykład to, co my byśmy najchętniej zrobili po świątecznym obiedzie. Czy my wstajemy od stołu i mówimy, kurczę, ale pojadłam, mam tyle energii, że idę na spacer? Czy jest takie, a kurczę, najadłam się, a to może bym poleżała? Więc tutaj już jest to, bo właśnie zwróćmy uwagę na to, co mówiłam, że ta senność po posiłku i tak dalej, że skoro po tym obiedzie świątecznym nam się tak bardziej zbiera na drzemkę niż na spacer, to jest właśnie coś nie tak, bo my przyjęliśmy po prostu naraz taką ilość kalorii, zrobiliśmy sobie taką nadwyżkę. Zazwyczaj też te posiłki, jeśli chodzi o ich bilansowanie, umówmy się, nie jemy w święta raczej pod linijkę, ale to do tego pewnie też będę jeszcze przechodziła, bo tak z tym jedzeniem pod linijkę, to umówmy się, życie jest życiem. W każdym razie warto zwrócić na to właśnie uwagę, że to przejedzenie, ta nadwyżka kalorii i właśnie mała ilość snu to są tak naprawdę te czynniki, które jeszcze bardziej pogłębiają ten stan, a bardzo często to jest po prostu przyczyna tego, że my w ogóle zmagamy się z tą insulinoopornością. Ale rozumiem i to jest bardzo pocieszające w takim razie, że trochę to wygląda tak, że ile czasu poświęciliśmy na wypracowanie czegoś, to tak jak z nadwagą, tak? Na podstawie badania, które przytoczyłaś, ci mężczyźni jedli przez bardzo krótki okres czasu, także być może krótki czas zajmie im wychodzenie z tego, czy można taką tezę postawić właśnie w drugą stronę, że kwestia ile my w tym się po prostu zagubimy, na przykład w tej bezsenności, w stresie, w słabym odżywianiu i po prostu potem ten czas wychodzenia z insulinooporności jest w
wprost proporcjonalny, mówiąc już tak matematycznie? To znaczy powiem tak, nie będę tutaj mówić żadnych liczb, bo ja zawsze wychodzę z założenia, że każdy z nas ma swoją przyjaciółkę insulinowrażliwość. I to tak naprawdę od tego, jak my bardzo jesteśmy insulinowrażliwi i jak bardzo nie poszliśmy z naszą insulinoopornością do przodu, to jest kwestia indywidualna, jak szybko my sobie to wszystko unormujemy, tak? Bo oczywiście zdarza się tak, że po prostu wystarczy 1-2 miesiące, ale tutaj też chciałam przytoczyć to, ponieważ bardzo często zdarza się pytanie, że okej, wyszła mi insulinooporność, fajnie, ja sobie stosuję dietę, no to kiedy ja mam powtórzyć badania? A ja bardzo często słyszę się za miesiąc, 2-3 i ja osobiście jestem tego zdania, że skoro wyszła insulinooporność, to znaczy, że gdzieś doszło do konkretnego zaniechania w naszym trybie życia. Więc w takim razie, jeżeli my wykonamy powtórne badania za 2-3 miesiące i my zobaczymy, że jest okej, może być tak, że my wtedy wrócimy do tego, co było. Więc ja zawsze mówię, dajmy sobie czas, dajmy sobie pół roku, 8-9 miesięcy i dopiero idźmy wykonać te badania ponownie, ponieważ przez te 6, 8 czy 9 miesięcy w międzyczasie będą niejedne urodziny, niejedne jakieś święta, weekendy ze znajomymi, wyjazdy, urlopy i tak dalej. I wtedy tak naprawdę wyjdzie, czy faktycznie udało nam się pewne nawyki tak troszkę, żeby weszły nam w krew i wprowadzić je na dobre, czy to było chwilowe na zasadzie, poprawiłam wyniki, to już jest okej. Więc tutaj i czas wychodzenia z tego stanu właśnie insulinooporności jest indywidualny i też nie fokusujmy się na to, że bo koniecznie ja muszę te wyniki poprawić, bo ważniejsze jest to, żeby przede wszystkim spojrzeć na to, jak było wcześniej, jak jest teraz i nawet po samym samopoczuciu my bardzo często widzimy, że już jest lepiej, ponieważ do mnie piszą podopieczne czasem po miesiącu czy po 3 tygodniach i już, Marta, lepiej wstaje, w ogóle lepiej funkcjonuje, wcześniej zaczynam wstawać, bo mi się po prostu chce, ja mam więcej energii, że nie wiem, kiedyś o 19 to ja już myślałam, żeby iść spać, teraz jest tam 21 czy 22 i jest w ogóle wszystko super, więc niektórym wystarczy tego czasu mniej, a inni niestety będą go potrzebowali więcej, ale ja bym nie szła w taką metodę wprost proporcjonalności tutaj, żeby nie przeholować za bardzo. Jasne, ale to też jest trochę tak, że możemy zakładać, że jak już raz wdepnęliśmy, trochę jak z uzależnieniem, bój się Boga, ale trochę to tak brzmi, tak, że po prostu powinniśmy uważać, powinniśmy na to zwracać uwagę, bo można do tego stanu wrócić. Marta, diagnozowanie nie jest łatwe, ale przejdźmy teraz bardziej do Twojej roboty właśnie z podopiecznymi, czyli co jak już odebraliśmy diagnozę, jakie podjąć kroki, czy my możemy coś zdziałać sami, czy powinniśmy przyjmować jakieś leki, czyli takie działania naprawcze na własną rękę, czy od razu do dietetyka? To znaczy tak, tutaj z lekami ja nie wchodzę w kompetencje lekarzy nigdy i to jest też dla mnie przynajmniej bardzo istotne, ponieważ nieraz zdarza się, że ktoś do mnie pisze, czy ja ci mogę podesłać wyniki i ty sobie zerkniesz. A ja mówię, ja wolałabym, żebyś jednak poszła czy poszedł z tymi wynikami do lekarza, będzie diagnoza, czy będą podjęte dalsze kroki, daj mi proszę znać, my wtedy będziemy działać. I tutaj jeśli chodzi o leki, my oczywiście jako dietetycy leków przepisywać nie możemy, możemy zaproponować suplementację, aczkolwiek w przypadku leków ja jestem jednak tutaj tak dmucham na zimne i ja twierdzę, że czy my tych leków na pewno potrzebujemy, ponieważ tak jak my cały czas mówimy, to jest stan, który my jesteśmy w stanie jeszcze odwrócić. W związku z tym zastanówmy się, czy te leki faktycznie są nam potrzebne, tym bardziej, że głównym składnikiem leków jest metformina, która niestety nie jest obojętna chociażby dla naszego układu pokarmowego i panie bardzo często po prostu męczą się, naprawdę męczą się przez pierwsze kilka tygodni, jeśli chodzi o działania niepożądane, które po tym leku z metforminą występują i to są biegunki, to są wzdęcia, to są bóle brzucha. I też weźmy pod uwagę, że jeżeli mamy biegunki, to z automatu wszystkie składniki spożywienia wchłaniają się gorzej, a niektóre po prostu mogą się w ogóle nie wchłaniać, więc jeszcze my się niedoborów możemy nabawić. Więc tak naprawdę, tak jak mówię, ja tak podchodzę troszkę do tego, czy my faktycznie tych leków potrzebujemy i na przykład jeśli widzę, że przy pewnych wynikach ktoś już ma przepisane leki, to ja mówię... może przedyskutujesz to jeszcze z lekarzem, może powiesz, może podziałamy dietą i tak dalej, ponieważ zdarzyło się już kilka razy, że
No, niektórzy lekarze właśnie przypisali leki, za moją namową podopieczna poszła jeszcze tam troszkę, że po co? No dobra, no to bez tych leków. I nagle się okazuje, że faktycznie, kurczę, no przede wszystkim dieta, tak, dałyśmy radę i robią badania właśnie za 6-8 miesięcy, jest poprawa. I to, że tak powiem, to nie jest cudowne zdrowienie, po prostu te kobiety zmieniły, troszkę zmodyfikowały nawet, bo czasem nie zmieniły, ale zmodyfikowały swój styl życia, tak? I to nie wprowadzały jakichś, nie wiadomo jakich zmian naprawdę, tylko po prostu bardziej o to wszystko zadbały. Czyli tak jak mówię, leki zostawiamy lekarzowi, tak jak i diagnozę zresztą. A jeśli właśnie chodzi tutaj o moją robotę, to przede wszystkim dieta. Jeśli mogę, oczywiście jest taka potrzeba też, to zalecam suplementację, ale też bardzo często mówię, na przykład, czy lekarz proponował suplementację zamiast leków, czy lekarz mówił coś na temat suplementacji, bo ja bym tak chciała w takim idealnym świecie, żebyśmy my właśnie w takim teamie pracowali lekarz, dietetyk, tym bardziej w tym temacie, bo to jest naprawdę bardzo istotne, żeby ludzie pamiętali o tym, że lek to jest ostateczność. Najpierw zmiana nawyków żywieniowych, tym bardziej, że leki nas tego nie nauczą. To jest już też kolejna kwestia i ja zawsze o tym mówię, ponieważ panie bardzo często fokusują się na to, że dostały lek, więc z automatu schudną. Kurczę, ja bym tak do tego nie podchodziła i zawsze tłumaczę, to nie jest lek na odchudzanie, to jest lek, który ma wspomóc właśnie prawidłową pracę tej gospodarki cukrowej. A nie da się ukryć, że też panie liczą się, chciałyby tak naprawdę schudnąć dzięki temu, że przyjmują leki, ponieważ większość osób z insulinoopornością to są osoby właśnie z nadwagą i otyłością i szukają troszkę takiego złotego środka na to. A tutaj póki nie będzie tej chociaż czasem małej, naprawdę minimalnej, serio, modyfikacji nawyków, no to niestety nawet najlepsze leki nie dadzą takich efektów. Ech, czyli jak to w życiu bywa, nie ma magicznej tabletki, tylko praca, ciężka praca nad sobą. No to przechodzimy do mojego ulubionego tematu teraz, Marta, czyli do jedzenia. Ja znowu przytoczę taki być może stereotyp, ale też częstą reakcję ludzi z insulinoopornością po właśnie diagnozie. No dobra, mam insulinooporność, to odstawiam cukier. Będzie wszystko dobrze. Na dzień dobry wkładasz kij w mrowisko. Dokładnie. To znaczy tak, powiem od razu. Jeśli chodzi o dietę ode mnie i o to, jak ja prowadzę swoich podopiecznych, bo jednak na tym tak naprawdę cały czas tutaj bazuję, to jest to, że cukier, jako cukier, on faktycznie nie jest dobry. I na to trzeba brać pod uwagę, tak? Tylko, że ja wtedy staram się pokazywać, żebyśmy my skupiali się na tym cukrze dodanym, bo cukier kojarzy nam się od razu z węglowodanami, tak? Ziemniaczki, makarony, kasze, ryże, chlebek, to są takie produkty, które nam się z tym kojarzą. Mało osób myśli w przypadku na przykład właśnie cukru o owocach. Słodycze też tak, bardzo często się zdarza, że ktoś naprawdę jest w stanie odmówić na przykład pieczywa do posiłku, ale do kawusi ciasteczko jest okej. Więc tutaj właśnie trzeba to naprawdę umieć wypośrodkować, bo ja tak zawsze podaję też przykład osób, które na przykład nie słodzą kawy czy herbaty, ale zawsze coś słodkiego tam sobie wpadnie do tego napoju. Także tu warto zwracać na to uwagę. To, co powiedziałaś, to wykluczenie cukru jako cukru dodanego typu od dzisiaj na przykład, nie wiem, wcześniej słodziłam 3 łyżeczki, przykładowo herbatę. Okej, jeśli uda ci się zejść do zera, jesteś naprawdę super progres, ale jeżeli nie, to staraj się zejść z tego cukru pomału, tak? Najpierw do 2 łyżeczek, potem do 1, aż w końcu przestaniesz słodzić. Na spokojnie, tak? Nie rzucaj się na głęboką wodę, bo w naszym mózgu po prostu my już wiemy, że okej, nie mogę cukru, to nie mogę tego. Kurczę, nie eliminuj sobie, bo po prostu można powiedzieć, trochę zwariujesz, albo zaraz się okaże, że ty nic na przykład nie możesz jeść i wchodzimy już potem w błędne koło odchudzania, o którym na pewno będę jeszcze dzisiaj mówiła i ten temat też chciałam poruszyć. W każdym razie ten cukier dodany, tak, faktycznie, jeśli jesteś w stanie, wyeliminuj go, ale nie musisz eliminować węglowodanów. I to jest też bardzo istotne. Jeśli ktoś chce wyeliminować węglowodany, wie, że pieczywo jest mu niepotrzebne, makarony są mu niepotrzebne, nie wiem, nie lubi pizzy na przykład, tak? Czy jakichkolwiek produktów węglowodanowych, okej. Niech je wyeliminuje i ja wtedy też mówię, nie ma problemu. Ale jeżeli ktoś to lubi, to czemu ma się katować? No,
Umówmy się, jeżeli my właśnie, to jest to, o czym wcześniej powiedziałam, jeżeli my zachodujemy sobie, że mam insulinooporność i nie mogę tego, to tak, nie dość, że traktujemy to z miejsca jako chorobę, bo są choroby przede wszystkim układu pokarmowego, kiedy my faktycznie musimy wyeliminować pewne produkty ze swojej diety, ale w tym przypadku wystarczy, że my trochę tą dietę zmodyfikujemy. My zadbamy o to, żeby ta insulina, żeby ten jej wyrzut nie był aż tak gwałtowny i wysoki, zmodyfikujemy sobie pod względem odpowiedniego ładunku glikemicznego, o czym pewnie jeszcze za chwilę będziemy rozmawiały, te posiłki. Zadbamy o to, żeby też ten pik poposiłkowy glukozy nie był aż tak wysoki i my jesteśmy w stanie naprawdę na spokojnie z tego zaburzenia wyjść z głową bez aż tak zbędnych eliminacji, typu na przykład eliminację węglowodanów, bo ogólnie domyślam się, że tak jak powiedziałam na początku, od razu kij w mrowisko, węglowodany, bo to się najczęściej z tym kojarzy, tak? No bo dajmy na to, wysoka glukoza, no to kurczę, cukier, tak? No to trzeba go uciąć. No a tutaj nie do końca właśnie o to chodzi. I też pamiętajmy, z czego jest ten cukier, bo to też jest istotne, ze względu na to, że my czasem na przykład nie zdajemy sobie sprawy, kiedyś było takie przeświadczenie w niektórych domach, że a, chce ci się coś słodkiego, to owoc sobie weź, tak, jabłko, banana, czy tam co tam chcesz. Okej, tylko że to są właśnie też te cukry, które wspaniale wpływają na to, że nasza glukoza idzie z automatu mega szybko w górę i mega szybko spada w dół. W związku z tym ja też jestem za tym i to staram się też pokazywać, że jeżeli my mamy posiłki, które są zbilansowane w ciągu dnia, my nie podjadamy między tymi posiłkami. A jeśli my nie podjadamy między tymi posiłkami, my sobie nie fundujemy co i róż tych gwałtownych wyrzutów insuliny i też nie fundujemy sobie tego wysokiego piku glukozy po posiłku. Więc dzięki temu my sobie normujemy po prostu pracę tej naszej gospodarki cukrowej i to jest właśnie bardzo ważne, bo też w sumie jeszcze wracając do tych objawów, bo tak jak mówiłam wcześniej, to jest temat mocno połączony, wracając właśnie do tych objawów, jeżeli nam się co i róż chce coś słodkiego, to faktycznie też powinno dać nam do myślenia, że to nie jest normalne. A tym bardziej, jeśli na przykład wcześniej było tak, że a, tam leżała czekolada, mogła sobie leżeć, a teraz, kurczę, nie da się, już nie możemy zrobić tak, żeby leżała, bo już nas ciągnie do niej. To też jest znak, że raz, albo z naszymi posiłkami jest coś nie tak, a raczej jest, skoro są takie zachcianki, a dwa właśnie z tą gospodarką cukrową też coś tam szwankuje. I rozumiem, że takie psychodietetyczne podłoże może iść w parze z insulinoopornością, tak jak dzisiaj powiedziałyśmy, czyli jakaś wzmożona liczba stresu, bo czasami mówimy o tym, że zajadamy stres, to może po prostu być w tym samym czasie jednocześnie i stresy w życiu i pojawienie się insulinooporności. Trzeba na to zwrócić uwagę. Tak, tak, trzeba i to bardzo często idzie ze sobą w parze, ponieważ jeżeli mamy taki przewlekły stres, to faktycznie to też właśnie wpływa na to, jak działa kortyzol, tak, czyli ten hormon stresu. I niestety, jeżeli my się zmagamy naprawdę z przewlekłym stresem, ten przewlekły stres też może wpłynąć na naszą insulinowrażliwość i to, że my jednak będziemy mieć problem z tą insuliną. Ale ja też zawsze staram się pokazywać, że to są troszkę takie czynniki, które powodują właśnie insulinooporność, my jesteśmy w stanie je modyfikować. No bo tak, powiedziałyśmy już co nieco o diecie, oczywiście jeszcze nadal za mało, ale pewnie będziemy do tego wracać. Teraz powiedziałaś właśnie o tym stresie, który, jeżeli nawet on jest przewlekły przez pewien czas, to się gdzieś tam pomału kiedyś uspokoi. My oczywiście też możemy się uczyć tego, jak działać, bo my też nie możemy żyć w przewlekłym stresie cały czas, bo to nas po prostu wykończy. Powiedziałyśmy też o tym, o tej ilości snu odpowiedniej, więc my cały czas kręcimy się wokół tych czynników, na które my mamy wpływ i które są właśnie tak ogromnie dla nas istotne, plus jeszcze właśnie chociażby ta depresja, o której mówiłyśmy wcześniej, czyli właśnie tutaj to jak insulina, i może nie sama insulina, ale po prostu jednak te gwałtowne spadki cukru i niepanowanie nad tą gospodarką cukrową właśnie miesza nam między dopaminą a serotoniną. I też w sumie jak już jesteśmy przy diecie i przy tych naszych przekąskach, to właśnie bardzo często w insulinooporności my mamy do czynienia z tym, że nasze łaknienie jest zaburzone. Czyli na przykład my jemy klasyczny obiad, który dajmy na to wcześniej bardzo często zdarzało nam się jeść i nagle się okazuje, że on nam nie wystarcza.
że a, coś bym sobie tam jeszcze skubnęła. I to też powinno nam dać do myślenia, że jest coś nie tak, jest jakaś czerwona lampka, bo właśnie to zaburzone łaknienie daje nam o sobie znać jako zaburzenia gospodarki cukrowej. No dobra, obiad, pizza, cukier, już padło tyle o jedzeniu, zaczynam się robić głodna. Natomiast przejdźmy do konkretów, przejdźmy do tego jedzenia i do indeksu glikemicznego. Jakbyś mogła podać właśnie jakieś przykłady dobrze i źle zbilansowanych posiłków, może też trochę więcej opowiedzieć o tym, jak regulować właśnie wyrzuty insuliny za pomocą jedzenia. To znaczy to tak, tutaj tak naprawdę od razu możemy to połączyć z dwoma definicjami, ponieważ my mamy, a raczej z dwoma pojęciami tak naprawdę, mamy indeks glikemiczny i on tyczy się pojedynczego produktu i mamy też ładunek glikemiczny. I bardzo często, na to chciałam zwrócić uwagę, my możemy zjeść posiłek o niskim indeksie glikemicznym, na przykład borówki latem, tylko jeśli my zjemy ich dużo, to ich ładunek glikemiczny będzie i tak wysoki, więc my i tak spowodujemy ten naprawdę gwałtowny pik glukozy poposiłkowej. Więc dobrze jest, jeżeli ktoś na przykład zaczyna stosować dietę, która uwzględnia indeks glikemiczny, bo to i tak już jest krok do przodu i naprawdę jest okej. Tylko później troszkę czasem też ludzie wpadają w taki wir, że tego nie zjem, bo to ma wysoki indeks glikemiczny. I właśnie dlatego tutaj bardzo pomocny jest ten ładunek glikemiczny, o którym przed chwilą powiedziałam, ponieważ on wskazuje nam na konkretną porcję. I nie da się ukryć, że tak jak mówię, żeby nie wejść w takie błędne koło nie tylko odchudzania, ale też dbania właśnie o swoje zdrowie, fajnie jest tutaj, można powiedzieć, podchodzić do tematu po ludzku. Ponieważ my jesteśmy w stanie obniżyć ładunek glikemiczny naszego posiłku, czy wpłynąć na indeks glikemiczny danego produktu na przykład poprzez dodanie orzechów, które są tłuszczami, poprzez dodanie białka. Dzięki temu ładunek glikemiczny tego naszego posiłku będzie niższy i pik glukozy po posiłku też będzie spokojniejszy. Więc to jest bardzo ważne i tak jak powiedziałam wcześniej, im lepiej te posiłki są zbilansowane, czyli my możemy mieć dźwignik węglowodany, bo węglowodany to nie jest żadne zło, ale ważne, żeby dorzucić do tego jeszcze tłuszcze i tutaj chciałam też podkreślić, że najlepiej zdrowe tłuszcze, czyli nienasycone, ponieważ też gdzieś tam jest takie przeświadczenie tłuszcz to tłuszcz. No okej, no smalec też jest tłuszczem, ale no jednak to jest ten tłuszcz, którego mimo wszystko powinniśmy w naszej diecie unikać, więc iść właśnie w stronę przede wszystkim orzechy, nasiona, pestki, dobrej jakości oliwy, ryby, a te tłuste mięsa na przykład gdzieś tam zostawić z boku bardziej na specjalne okazje, tym bardziej, że bardzo często osoby z insulinoopornością zmagają się też właśnie z wysokim poziomem cholesterolu, więc miejmy to na uwadze, żeby troszkę przyłożyć się tak do tej diety i spojrzeć na to bilansowanie posiłków. Czy my mamy tam poza węglowodanami jeszcze białko i jeszcze dodatkowo tłuszcze? Powiedziałaś bardzo dużo cennych wskazówek, ale ja nadal będę cisnąć i prosić Cię o takie konkretne tipy. Ja wiem, że każdy przypadek jest inny, że jak do Ciebie przychodzi podopieczny, no to Ty wszystko wyliczasz, sprawdzasz i wszystko jest bardzo zindywidualizowane. Ale być może są jakieś takie tipy, które sprawdzą się ogólnie u osób, które chciałyby zareagować od razu albo na przykład po przejedzeniu świątecznym właśnie, u takich osób, które krótko cierpią na insulinooporność. To znaczy powiem tak, ja słysząc tipy na właśnie pik glukozy i tak dalej, pierwsze co mi się z tym kojarzy to jest to, na przykład biegnę do pracy, jestem spóźniona, nie wzięłam ze sobą śniadania i wtedy na przykład co mam robić, tak? Więc ja tutaj zawsze mówię, żeby, bo w sumie powiedziałyśmy o tym łączeniu tego posiłku, żeby zwracać uwagę na to, co my w tym posiłku mamy, to jest tak zwana zasada talerzyka, żeby właśnie tam było dużo warzyw, że węglowodany, ale też warzywa, bo to jest istotne. I tutaj, tak jak ty powiedziałaś, jak reagować od razu? Przede wszystkim ten indeks glikemiczny, on ma znaczenie, więc tu mamy pierwszy tip. Po takim świątecznym obżarstwie, ja już pozwolę sobie to tak nazwać, my po prostu wróćmy do normy. To jest bardziej na tej zasadzie, czyli gdzieś tam są głodówki, detoksy po świętach. Nie. Ja nawet bodajże chyba co roku w sumie przed świętami o tym wspominam, że my pamiętajmy, że to jest woda, która się nagromadziła w naszym organizmie.
bo my zaczęliśmy przez 2 dni na przykład jeść taką ilość jedzenia. Zrobiliśmy sobie taką nadwyżkę kalorii, że po prostu nasz organizm trochę nie ogarnął tego, co się dzieje i po prostu nagromadził to przede wszystkim właśnie jako zapasy wody. Więc wracamy po prostu pomalutku do takiej naszej codzienności. I jeśli chodzi o takie tipy, przede wszystkim warzywa do tych posiłków, do których możemy. Ponieważ warzywa to jest błonnik, a błonnik, jeżeli my też na przykład zaczniemy posiłek, jeśli mamy taką możliwość zacząć od warzyw, będzie to super opcja. Ponieważ my najpierw zaczynając od warzyw chrupiemy. I to jest właśnie też ważne. Chrupiemy, czyli my wpływamy na to, że my pomału już ten układ pokarmowy, on już dostaje sygnał, że tam już będzie się coś działo, tylko że przez to, że my chrupiemy, gryziemy, można powiedzieć mielimy cały ten pokarm, to dzięki temu właśnie to wpłynie na to, że glukoza będzie wchłaniała się wolniej, pik glukozy będzie wolniejszy po posiłku. I na to też zwracam uwagę, że właśnie im mniej zblendowany, rozgotowany posiłek, tym lepiej. Czyli na przykład jak makaron, al dente. Jak na przykład brokuł, to też fajnie, żeby on nie był tak rozciapciany, tak żeby to, czy na przykład ziemniaki też, żeby nie robić z tego od razu pire, tylko żeby właśnie dać sobie to, że one nawet jak będą ugotowane, żeby były na przykład w całości, czy pokrojone w jakąś tam kostkę, ale żeby było to, że my gryziemy, bo na przykład też fajna sprawa z koktajlami, my jesteśmy raczej przyzwyczajeni, no bo koktajl okej, do wypicia, zgadza się. Ja sama jestem fanką koktajli, bo to jest bardzo, bardzo szybki posiłek, w którym możemy mnóstwo wartości odżywczych przemycić, ale fajnie, gdyby on nie był tak na 100% gładko zblendowany. Tylko właśnie, żeby coś tam jeszcze w nim zostało, żeby sobie coś pochrupać, a jeżeli my mamy możliwość dorzucenia do tego koktajlu orzechów, ale w formie takiej, że my na przykład pijemy koktajl i przegryzamy go orzechami, albo najpierw zagryziemy orzechami, a potem go wypijemy, super. Bo tak jak mówię, ta sytość, gryzienie i to, że ta glukoza, ona wolniej będzie się wchłaniać, dzięki czemu ten pik glukozy poposiłkowej będzie po prostu spokojniejszy. Wow, dostałam bardzo dużo cennych tipów. Bardzo się cieszę, że aż tyle ich wyprodukowałaś, bo często jest tak, ja się temu wcale nie dziwię, że specjaliści chcą zostawić wszystko dla siebie na te sesje indywidualne. Natomiast no wiadomo, że ci pacjenci podopieczni mają potem jakoś sami żyć, że to nie jest tak, że oni będą do ciebie chodzić całe życie, tylko ty ich gdzieś tam wyrzucasz na szerokie wody i to jest właśnie taki fajny, też fajna informacja dla nas, że wy sobie potem sami poradzicie, bo taką wiedzę od Marty dostaniecie, jak sobie potem radzić w tym gąszczu zdrowego odżywiania. A powiedz mi już tak na produktach, bo nie każdy, znaczy no oczywiście jak mamy insulinooporność, to pewnie będziemy mieli tabelkę właśnie z indeksem glikemicznym wszystkich produktów w sklepie, będziemy spędzać 2 lata czytając wszystkie etykiety, znaczy oczywiście żartuję sobie teraz, ale wiesz co mam na myśli, natomiast czy są takie produkty, które mogłabyś podać, których trzeba unikać, jakieś przykłady? To znaczy tutaj też, bo właśnie to, o czym powiedziałaś, czytać etykiety, indeks glikemiczny i tak dalej, ja zawsze mówię o tym, że jak my czytamy etykiety, my się lepiej skupmy na tym, co my mamy w tym składzie i nie fokusujmy się na ten indeks glikemiczny, tym bardziej w gotowcach, bo Nutella na przykład nie ma wysokiego indeksu glikemicznego. No i teraz właśnie, ja tego też nie ukrywam, bo nawet daję takie przykłady moim podopiecznym, że co z tego, że nie ma, skoro skład jest taki, a nie inny, tak? Więc tutaj warto byłoby na to zwracać uwagę i tak jak powiedziałaś, nawet zerknąć na te etykiety, zerknąć na długość tego składu, bo to jest bardzo ważne. Czasem naprawdę im krótszy skład, tym lepiej, przede wszystkim na przykład pieczywa. To jest taki pierwszy już produkt, który mi się na myśl nasuwa, ale jeśli my idziemy właśnie do sklepu, na przykład na takie pierwsze zakupy, bo coś chcemy zmienić w swoim odżywianiu, ale na przykład nie chcemy też pewnych produktów totalnie wyrzucać, typu pieczywo, no bo jak już w sumie zaczęłam od tego, to idźmy dalej w tę stronę, starajmy się je wymienić i na przykład na próbę kupić sobie pieczywo żytnie, spróbować, czy to są nasze smaki. Jeżeli się okaże, że na przykład żytni bez drożdży nie jest dla nas. Spróbujmy żytni na przykład z nasionami słonecznika. Jeżeli to dalej nie dla nas, no to spróbujmy graham. Tak
jest też taka, można powiedzieć, w tym momencie jest tyle tych produktów, z których my możemy skorzystać, sobie te posiłki fajnie zbilansować, że mamy w czym wybierać. Jeśli na przykład ktoś jest makaroniarzem totalnym, po prostu makarony mógłby jeść dzień w dzień, niech wypróbuje makaron pełnoziarnisty, ale też różnych firm. Ponieważ tu marek nie będę podawała, ale są w sklepach niektóre marki, których seria makaron smakuje pełnoziarnisty, prawie tak jak klasyczny. Są też już marki, które wspomagają jednak to, wiedzą jakie jest zapotrzebowanie na te produkty z niskim indeksem glikemicznym, tam kombinują, żeby właśnie skład był lepszy, indeks glikemiczny niższy, ale właśnie żeby ten smak pozostał, bo to jest bardzo ważne, tak? To ma nam smakować i ja też dlatego zawsze mówię, że dieta ma być dostosowana do nas, nie my do diety. I to jest bardzo ważne, żeby o tym pamiętać. Jeżeli my serio nie musimy i cały czas z tyłu głowy ja mam te choroby układu pokarmowego, to nie rezygnujmy z niektórych produktów. A jeśli właśnie ktoś jest takim, tak jak powiedziałam, makaroniarzem, już takim konkretnym, niech sobie też i na ten makaron biały od czasu do czasu pozwoli. Tylko że można powiedzieć tak rekreacyjnie, tak, że faktycznie i też niech obserwuje, jak się po nim czuje, bo ja też bardzo często na to zwracam moim podopiecznym uwagę i mówię, że okej, zjedz to i sprawdź, jak się czujesz, bo być może już idziemy pomalutku w tę stronę właśnie ustabilizowania tego wszystkiego i ten posiłek cię, mówiąc kolokwialnie, nie zamuli, tak? Więc sprawdzaj, po prostu sprawdzaj, ale tak jak mówię, to pieczywo, żeby wybierać właśnie żytnie, ponieważ ono ma więcej błonnika, a tak jak powiedziałam wcześniej w temacie warzyw, błonnik powoduje to, że ta nasza glukoza będzie wchłaniała się wolniej, dzięki czemu ten poposiłkowy pik glukozy będzie spokojniejszy. Jeśli chodzi o makarony właśnie, fajnie gdyby one były pełnoziarniste, fajnie gdybyśmy dorzucili sobie kaszę do naszych posiłków i tutaj też przede wszystkim te tak zwane kasze gruboziarniste, ale tutaj możemy i gryczaną wypróbować, i bulgur może być, możemy też pomyśleć o strączkach typu na przykład soczewica, ciecierzycy, czy na przykład fasoli, my już nie musimy gotować, my możemy kupić te gotowce, nawet ciecierzyca czy soczewica już ugotowana w słoiku, więc też są takie produkty, które nam to ułatwiają. A jeśli chodzi o takie zakazane produkty, ja nawet dając zalecenia, które dołączam do diety, u mnie nie ma produktów zakazanych. Są produkty zalecane i niezalecane w codziennej diecie. Czyli takie, na które ty, jeśli masz ochotę rekreacyjnie sobie pozwolić, okej, tylko nie stosuj tego codziennie. Jednak staraj się według trochę tej zasady 80/20 iść właśnie w stronę tego, żeby ta nasza dieta na co dzień była jak najlepiej zbilansowana i wziąć pod uwagę to, że dieta to jest, tak jak mówiłyśmy o powtarzaniu tych wyników badań, tak? To nie jest 2-3 miesiące. Dieta to jest to, co codziennie my faktycznie jesteśmy w stanie zjeść, to co my wybieramy na dany posiłek, bo to ma nam dać energię, tak? I oczywiście też przyjemność, bo jedzenie jest przyjemnością i tego się nie da ukryć. Ale tak jak powiedziałam, dieta ma być dostosowana do nas, nie my do diety, także są produkty zalecane i nie do końca zalecane w tej naszej codziennej diecie. Także im lepiej bazujemy na tych produktach pełnoziarnistych, które mają więcej błonnika, witamin, składników mineralnych, tym lepiej. Przede wszystkim, jeśli mamy taką możliwość, warzywa, przede wszystkim mówimy tu o sezonie takim wiosna, lato, początek jesieni, tych warzyw naprawdę już jest bardzo dużo. W sezonie zimowym na przykład kiszonki, które sobie możemy też pochrupać, na przykład ogórek kiszony, tak, czy rzodkiewka też kiszona na przykład, czy marchew kiszona. Naprawdę tych produktów jest sporo i oczywiście te produkty białkowe typu nabiał, jeżeli nie możemy nabiału, to na przykład zamienniki wegańskie, które też mają czasem nawet niemałą ilość białka, ponieważ też można powiedzieć, że ze względu na potrzeby tych produktów powstaje coraz więcej i pamiętajmy o tym dorzuceniu właśnie nasiona, orzechy, pestki, ponieważ naprawdę jeśli chodzi o te tłuszcze roślinne, to one również wpłyną na naszą poprawę insulinowrażliwości, więc warto sobie do posiłku, jeśli mamy taką możliwość, dodawać, no bo tak samo z tymi warzywami. My nie zawsze jesteśmy w stanie zjeść, nie wiem, pół papryki na przykład do posiłku. No nie zagryziemy, nie wiem, owsianki papryką, tak? To nie będzie zbyt przyjemne. Ale w każdym razie warto właśnie pamiętać o tym, żeby i warzywa, jak mamy możliwość, się znalazły. Jeśli owoce, to faktycznie te o niskim czy średnim indeksie glikemicznym, im częściej, tym lepiej, unikajmy tych o wysokim indeksie na co dzień. Ale naprawdę da się do tematu podejść z głową, tylko trzeba
przede wszystkim troszkę chcieć i nie fokusować się na to, że ta dieta to są eliminacje, bo ja mam insulinooporność. Nie, nie, nie. Od tego odchodzimy totalnie. Okej, okay, no to o zbilansowaniu już trochę wiemy, a teraz trochę o redukcji masy ciała. Zapytam o taką rzecz właśnie u osób, które załóżmy robią wszystko według Twoich wskazówek, czyli te posiłki są już zbilansowane odpowiednio. Co z kalorycznością? Czy Ty pracując z takimi podopiecznymi, jeżeli mówimy teraz o redukcji masy ciała, zalecasz im też jakąś mniejszą kaloryczność niż normalnemu pacjentowi, czy wygląda to tak samo? To znaczy tak, ogólnie rzecz biorąc, jeśli my chcemy schudnąć, bez względu na to, czy my mamy insulinooporność, czy my nie mamy, musimy być w deficycie. Nie będzie odchudzenia, póki nie będzie deficytu. Na jak przewspaniałej diecie my byśmy nie byli? Jak się kalorie nie zgadzają? Ja twierdzę, że matematycznej, znaczy dietetyki matematycznej, matematycznej dietetyki, tak? Ja tak ogólnie zawsze tą matematykę gdzieś tam wrzucam, tego nie oszukasz, bo to są kalorie. W związku z tym w przypadku redukcji masy ciała u osób z insulinoopornością, my w 90% mamy problem, jeśli chodzi o insulinooporność, bo my przekarmialiśmy do tej pory nasz organizm. My dawaliśmy mu za dużo, w pewnym momencie już trzustka produkowała tyle tej insuliny, że faktycznie doprowadziło to do insulinooporności, więc my teraz chcąc nie chcąc wchodzimy na deficyt, żeby zredukować masę ciała. I teraz jeśli chodzi o kaloryczność, to tu może niektórzy się zdziwią, ale insulinooporność daje nam takie bonusowe 120 kalorii. Bo to nie jest tak, że jak my mamy insulinooporność, to nam jest trudniej schudnąć. Nie, nie, nie. My po prostu musimy sobie tą naszą gospodarkę cukrową ustabilizować, ale jeżeli my będziemy w deficycie, to my będziemy chudnąć. A to 120 kalorii, o których powiedziałam, jest przez to, że insulinooporność prowadziła taki stan zapalny w naszym organizmie i ogólnie rzecz biorąc ona właśnie dorzuciła nam taki, można powiedzieć, bonus do tej już podstawowej przemiany materii, więc teoretycznie osoby z insulinoopornością mogłyby zjeść więcej niż przeciętna osoba o tej samej masie ciała. Tylko niestety, tak jak mówiłam, nam się w trakcie zmagań z insulinoopornością mniej chce, mniej się ruszamy, mniej mamy spontanicznej aktywności fizycznej, więc tak czy siak wychodzi na to samo. Czy ja dobrze rozumiem, bo to jest w tę stronę, że człowiek z insulinoopornością obudzi się rano, cały dzień leży, nic nie robi i tak ma to 120 kcal na liczniku więcej? Tak, to tak działa. Nie, to jest właśnie ciekawe, bo dużo osób mówi, nie mogę schudnąć, bo mam insulinooporność. Nie, nie możesz schudnąć, bo jesz więcej niż Twój organizm potrzebuje. Tutaj już nie będę wchodziła w całe wyliczenia ogólnie, bo mamy podstawową przemianę materii, czyli PPM, bierzemy pod uwagę naszą aktywność fizyczną, z tego wyliczamy CPM, czyli całkowitą przemianę materii, czyli w sumie już weszłam w ten temat i od tego dopiero my wyliczamy deficyt i warto o tym pamiętać, ponieważ wiele osób myśli, że skoro się nie rusza prawie w ciągu dnia, bo na przykład ma pracę siedzącą, z mieszkania na parking do auta, z auta do pracy, z biura do domu i to jest wszystko, to i tak nasz organizm potrzebuje energii. My nie możemy go zagłodzić. A w momencie, jeżeli dojdzie już do takich też, nazwijmy to, patologicznych sytuacji, że my będziemy się głodzić, to jeszcze bardziej wpłynie na stan zapalny i zrobimy sobie jeszcze większe ała, mówiąc tak już bardzo kolokwialnie. Więc nie doprowadzajmy do tego. Pamiętajmy, że deficyt ma być naprawdę dobrany indywidualnie do nas, ponieważ to jest bardzo często zdziwienie wśród moich podopiecznych, jak widzą na przykład, że 1800 kalorii i ja mam na tym schudnąć? A ja mówię tak. I potem się okazuje, że jeju, ja chudnę, a jem 1800 kalorii, a na przykład kiedyś byłam na jakiejś tam diecie 1200 i tak dalej. No niestety, trochę gdzieś tam teraz może są takie lepsze czasy dla odchudzania, ze względu na to, że no jest coraz większa świadomość. My musimy jeść, żeby chudnąć. Tylko, że to musi być naprawdę wyliczone odpowiednio dla nas, bo czasem też jest tak, że my myślimy, że jesteśmy w deficycie. A tak się okazuje, że potem nie do końca, jakbyśmy to tak podliczyli. Ale to już jest inna kwestia, w to nie będziemy dzisiaj wchodzić. Ale najważniejsze jest to, że jeżeli chcemy schudnąć, bez względu na to, czy mamy insulinooporność, czy jej nie mamy, deficyt. A te 120 kalorii bonusowo z przymrużeniem oka mocno, bo bierzmy pod uwagę, że jeden dzień jest taki, że na przykład wstaniemy, jesteśmy pełni energii, super, dzisiaj zrobię trening, a potem treningu nie robię przez 4 dni, a mam tryb prac siedzący.
No to te 120 kalorii to już tak pal licho, tym bardziej, że taka stówka to jest tyle co i nic tak naprawdę. Czyli żeby schudnąć trzeba jeść, ale nie za dużo, podsumowując. To jeszcze ci zapytam, Marta, o taką rzecz właśnie aktywność fizyczna, treningi. Mój ulubiony temat, ale jak to wygląda z insulinoopornością? Czy jest zakaz, przykaz? W którą stronę idziemy? To znaczy kiedyś, wiesz, panowało takie przeświadczenie, że kobiety z insulinoopornością nie mogą ćwiczyć siłowo, no nie za bardzo się przemęczać i tak. No i jest takie, kurczę, no to co ja mam robić? Co, na spacer mam tylko iść? No i tutaj tak, spacer jest super. I to jest super sposób na spontaniczną też aktywność fizyczną, typu parkuję samochód dalej, wybieram schody zamiast windy i tak dalej. Ale kobiety z insulinoopornością mogą ćwiczyć siłowo, tylko ważne jest, żeby ten trening był dobrany, czyli nie przeceniajmy trochę swoich sił na zamiary, a raczej bierzmy siły na zamiary, tak? Ze względu na to, że my musimy wiedzieć też, kiedy powiedzieć dość, żeby nie wprowadzać też takiego jeszcze wyższego poziomu stresu, ponieważ tak jak mówiłam, stres, stan zapalny i tak dalej, ale ważne jest to, żeby ta aktywność fizyczna była i to koniecznie, ponieważ aktywność fizyczna wspomaga naszą insulinowrażliwość i to jest bardzo ważne, ponieważ przede wszystkim gdzie glukoza idzie pierwsza, to są mięśnie. Więc pamiętajmy o tym, że potem oczywiście ta tkanka tłuszczowa, ona wyciąga łapki tam zawsze i tak było, jest i to się nie zmieni, jak organizm ludzki jest zbudowany, ale pamiętajmy o tym, że jeżeli my zaczniemy się ruszać, my poprawimy naszą insulinowrażliwość i to jest ważne, tak jak powiedziałam, insulinowrażliwości chcemy, insulinooporności nie chcemy. Więc ruszajmy się, czy to będą 2, 3, 4 treningi w tygodniu, patrzmy na naszą regenerację. I to jest ważne, bo czasem lepiej jest iść spać, niż iść na trening. Ale to już też tak właśnie, nie mówię tu o takim przemęczeniu, takiej ospałości po tych posiłkach, tylko po prostu jeśli, nie wiem, dzień był bardzo ciężki, my jesteśmy mocno przemęczeni, w tym tygodniu były 3 czy 4 treningi, my się nie katujmy. Ten organizm też musi się zregenerować, a bardzo często jest tak, że my potrzebujemy takiego 1-2 dni, żeby zrobić mniej, oczywiście ruszyć się, bo ja nie mówię, że okej, to ja 2 dni teraz leżę na kanapie. Nie, no nie o to chodzi, bo każda aktywność fizyczna wspomaga insulinowrażliwość. I na przykład dlatego fajnie po tym świątecznym obiadku byłoby iść na spacer, bo dzięki temu my jesteśmy wrażliwi na działanie insuliny i my pomagamy też właśnie w tym, żeby ten pik glukozy po posiłku nie był aż tak wysoki. Także z tym treningiem, tak jak mówię, podejść do tego po prostu na spokojnie i przede wszystkim starać się wybrać taką aktywność fizyczną, jaką się lubi, nie zmuszać się, bo na przykład, nie wiem, koleżanka biega, to ja też będę biegać, bo koleżanka chodzi na siłownię, a to ja też pójdę na siłownię. Zadaj sobie pytanie, czy to lubisz i czy to faktycznie będzie dla ciebie, bo niektórzy trudno, będą tylko spacerować, tak lubią, okej, nie ma problemu, nie muszą ćwiczyć siłowo, jeśli nie chcą, tak? Ale ważne jest to, żeby po prostu się ruszyli, to już jest ważne, bo niestety nas do insulinooporności doprowadza to, w jakich my trochę czasach żyjemy, że jednak żyjemy szybko. Jest z jednej strony moda na aktywność fizyczną, tylko że 2 treningi w tygodniu nie zrekompensują nam 5 dni w tygodniu po 8 godzin przy biurku. Więc tutaj też warto to wziąć pod uwagę, że im my jesteśmy bardziej systematyczni nawet w tej spontanicznej aktywności, typu po obiedzie odkurzę, pójdę wynieść śmieci, cokolwiek, tym lepiej. Także każda aktywność fizyczna jest dobra. Czyli jednak koniec wymóweczek. Ja tu będę się trzymała swojego. No, natomiast tak, aktywność fizyczna dobrana do twoich możliwości, tak, dokładnie, i trybu życia. Dokładnie tak. Na zakończenie mam takie pytanie do ciebie, Marta. Czy ty może kojarzysz jakiś case w głowie, przykład swojego podopiecznego, podopiecznej, taki, że na przykład wszystko teoretycznie uporządkowaliście, zbilansowaliście, przeliczyliście, a jednak nadal ona nie mogła schudnąć, czy nie mogła osiągnąć swojego celu, wyleczyć się z insulinooporności. Jakiś taki trudny przypadek. I że na przykład, oczywiście z happy endem, na końcu znalazłaś coś takiego wyjątkowego, innego. Zawsze doszukuję się takich historii. To znaczy, wiesz co, są osoby, które twierdzą, że wszystko się zgadza i że trzymają się w 100% planu. Ja wtedy, to jest mój klasyczny przykład, ja nigdy tego nie ukrywam, ja mówię, okej, to mimo trzymania się jadłospisu, proszę zapisywać wszystko.
przez kolejne 2 tygodnie, bo tydzień to jest czasem za mało, przez kolejne 2 tygodnie. I zazwyczaj wtedy i tak się okazuje, że coś poszło nie tak. Czyli typu tutaj były urodziny, tutaj koleżanka przyniosła ciasto do pracy, tu to, tu tamto. I się okazuje, że nie było deficytu, bo o nic się nie rozchodzi w tym odchudzaniu jak o ten deficyt. I ogólnie rzecz biorąc, zdarza się, że osoby z poprawną masą ciała mają insulinooporność, ale to jest minimalny przypadek, a jednak większość osób zmagających się z insulinoopornością to są osoby, tak jak wcześniej powiedziałam, z nadwagą, otyłością, więc póki my nie zadbamy o deficyt i o odpowiedni bilans posiłków, bo to też jest istotne, no to niestety efektów nie będzie. Więc tak jak ja mówię, tutaj też rada na przykład dla osób, które chciałyby zacząć, nie wiedzą od czego, prowadzenie dzienniczka, zapisywanie czy zainstalowanie aplikacji, w której będziemy wpisywać te posiłki, żeby zliczała nam kalorie, to jest naprawdę dobry sposób, bo już na dzień dobry my wyłapujemy swoje błędy, a niestety te błędy czasem nam umykają, bo to się tak wydaje, a tu 5 migdałów, tu cukiereczek. No i z tego się po prostu już robi wtedy. Czasem w ciągu tygodnia wychodzimy na zero. No a jak wychodzimy na zero, to można powiedzieć, masa ciała jest wtedy w normie. My nie pijemy, nie chudniemy, masa ciała jest w normie, bo wyszliśmy na zero. No a na szczęście nie miałam takich sytuacji, żeby ktoś na mojej diecie przytył. No, ale zazwyczaj po prostu zdarzało się, że o kurczę, no ale nic się nie dzieje. A i też przy okazji pamiętajmy o tym, że redukcja masy ciała nie jest procesem jednostajnym. Czyli to nie jest tak, że zawsze będzie idealnie w dół, ponieważ przede wszystkim w przypadku pań, jesteśmy przed miesiączką na przykład, ta redukcja może się lekko zatrzymać, czy nawet wtedy na przykład może być te 0,5 kg czy kilogram więcej ze względu na to, że zbiera się woda. Ale pamiętajmy o tym, że to są naprawdę wzloty i upadki, to nigdy nie będzie tak idealnie pod linijkę i my jednego dnia możemy ważyć 0,5 kg czy kilogram więcej niż poprzedniego i wtedy trzeba po prostu pomyśleć, jak ten dzień wyglądał, bo to nawet zależy od tego, ile my wody wypiliśmy, czy po prostu, czy tego dnia było wypróżnienie, czy nie było. Więc tutaj nie fokusujmy się aż tak na liczby, a fokusujmy się na to, jak my się czujemy i przede wszystkim na poprawę naszego samopoczucia, bo za tym idzie poprawa wyników badań po prostu. Mm-hmm. Zasłuchałam się, bo to jest zawsze bardzo ciekawe z punktu widzenia właśnie dietetyka i Twoich podopiecznych. Ja lubię takie przykłady właśnie tego zapisywania wszystkiego, bo kiedyś pamiętam wśród moich osób, które przychodzą na treningi, ja tam pomagałam tylko dietetycznie, ja nie jestem dietetyczką, tak jak Ty full time. Natomiast właśnie odkryłyśmy taki temat słodzenia herbaty, dolewania syropu malinowego, dokładania miodu do herbatki i to właśnie w żadnych raportach nie było tam wykazywane, a w przypadku insulinooporności ma na przykład bardzo duże znaczenie. Marta, to była bardzo ciekawa rozmowa, ja się bardzo dużo dowiedziałam. Dziękuję Ci bardzo i tak podsumowując, tylko chciałam powiedzieć, co tu sobie właśnie zapisałam, że przede wszystkim zależy nam na insulinowrażliwości, a nie na insulinooporności i powinniśmy ją wszyscy mieć, żeby regulować wyrzuty insuliny w organizmie. Zadbajmy o ilość snu w naszym życiu, poziom stresu, wiem, że to się łatwo mówi, trudniej zrobić, ale jednak spróbujmy, zadbajmy o dietę, czyli to wszystko się łączy w taki zdrowy styl życia. Co ważne też, insulinooporność jest do wyleczenia, to chyba najważniejsza informacja. Koniec z wymówkami, koniec z mówieniem, że to jest choroba XXI wieku. Ja to zamykam dzisiaj, bo za dużo się już dowiedziałam, że mamy na to duży wpływ i możemy sobie sami z pomocą takich specjalistów jak Marta pomóc. Moim gościem dzisiaj była Marta Tomasik. Bardzo Ci dziękuję. Ja również dziękuję jeszcze raz, Emilia, za zaproszenie. Było mi niezmiernie miło, aczkolwiek mam wrażenie, że jeszcze mogłabym mówić i mówić na ten temat, także, ale też jeśli ktoś jest aż, że tak powiem, tak bardzo ciekaw tej wiedzy, to też zachęcam, żeby zerknął na mój profil na Instagramie Apetyt na Dietę, ponieważ też w sumie 2 tygodnie temu miał premierę e-book właśnie mojego autorstwa na temat insulinooporności. Nie bez przyczyny zatytułowany Insulinooporność, z czym to się je, w którym wiele, naprawdę wydaje mi się, wiele mitów udało mi się tam rozwiać, ale też uprzedzam, wszystko oparte na badaniach naukowych, ponieważ tego się trzymam. I pamiętajcie, nie musicie eliminować węglowodanów, żeby wyjść z tego stanu insulinooporności. Super, dziękuję Ci bardzo, Marta, raz jeszcze. Dzięki, cześć.